Dlaczego temat dzisiejszy jest trudny? Dostałem takie pytanie odnośnie Ewangelii Łukasza. Tam 21 rozdział, zdaje się, to był. A słów takich, gdzie powiedziane jest, zaprawdę powiadam wam, nie przeminie to pokolenie, aż się wszystko stanie. No, wydaje się wielu osobom, że te proroctwa nie wypełniły się w ciągu jednego pokolenia, że one się nadal wypełniają, albo że dopiero się wypełnią. Czyli ludzie, którzy słuchali wtedy tych słów, jak gdyby poumierali i no, jak to miało, Chrystus się pomylił? Takie pytanie nawet ktoś mi zadał. Przypuszcza, że raczej nie, czyli że coś jakoś trzeba to inaczej wytłumaczyć. My też zakładamy, że nie pomylił się, więc dlatego będziemy starali się znaleźć wyjaśnienie tego. I tutaj jest pierwszy problem. Otóż okazuje się, że ewangeliści nie spisują tych proroctw dokładnie tak samo. Oj. Co to znaczy? Znaczy, chyba najdokładniej opisuje to Mateusz. Natomiast Łukasz już mniej dokładnie, inaczej. Trochę część zdań, które Mateusz usadawia po kolei, jak gdyby Łukasz usadawia w innej historii. Na przykład Łukasz pyta, znaczy w ogóle opisuje odpowiedź na pytanie, może sięgnijmy do początku tego 21 rozdziału. Chodziło tutaj o świątynię, a gdy niektórzy mówili o świątyni, że jest przeozdobiona pięknymi kamieniami i darami, powiedział Chrystus: przyjdzie czas, kiedy z tego, na co patrzycie, nie zostanie kamień na kamieniu, który by nie był zwalony. Zapytali go: nauczycielu, kiedy to nastąpi i jaki będzie znak, gdy się to dziać zacznie? I w zasadzie Łukasz odpowiada na to pytanie. Głównie. Ale przy tej okazji coś tam też mówi z innych rzeczy, bo w ogóle musimy sobie zdać sprawę z tego, że Pismo Święte powstało z natchnienia Bożego, ale to nie jest tak, jak niektórzy twierdzą, że Bóg dyktował im słowo w słowo. To jest to, tak, jak Łukasz sam to określił. Wielu już starało się, to jest pierwszy rozdział Łukasza Ewangelii, pierwszy werset. Wielu już starało się ułożyć opowiadanie o zdarzeniach, które się dokonały pośród nas. Dlaczego? Bo Duch ich pchnął do tego, żeby to zrobili. Tak jak nam je przekazali ci, którzy od początku byli naocznymi świadkami i sługami słowa. Postanowiłem więc i ja zbadać dokładnie wszystko od pierwszych chwil i opisać ci po kolei dostojny Teofilu. Czyli oni się starali jak najlepiej przekazać to, czym dysponowali, tą wiedzą, którą dysponowali, ale nie ma tutaj mowy o takim dyktowaniu słowo w słowo tego, co... To jest coś, co wiele kościołów próbuje nam powiedzieć, ale tak nie jest. Oni dokładają starań. I przez to pewne historie są jakby opisane troszeczkę w innych miejscach, a pewne zdania jakby w innym kontekście. Oczywiście też należy brać pod uwagę, że Chrystus głównie nauczał przez przemawianie, więc pewne historie powtarzał. Więc może być tak, że jedną historię powtórzył troszeczkę w innej wersji w Jeruzalem, a w innej wersji w Galilei na przykład, prawda? Czy w innej miejscowości. To samo mógł mówić, ale wzbogacić o jakiś miejscowy, o coś, jakiś szczegół na przykład. Więc one się z tego powodu mogą różnić. Niemniej jednak, kiedy mówimy o tym, co się wydarzyło po wyjściu ze świątyni, kiedy Chrystus mówi, że ona będzie zburzona, no to tutaj teoretycznie powinno być to samo, prawda? Tylko że i tak mamy to w różnych wersjach przekazane. Jak powiedziałem, najszczegółowiej podaje to Mateusz i to widać już na pozycji pytania, ponieważ Mateusz wyraźnie pokazuje, że to nie jest jedno pytanie. Apostołowie spytali o trzy różne rzeczy, o trzy różne okresy, o trzy różne wydarzenia. I tutaj jest szczegółowo powiedziane, że nie od razu, jak wyszli ze świątyni, tylko później troszeczkę. Lecz on rzekł do nich: widzicie to wszystko? Zaprawdę powiadam wam, nie zostanie tu kamień na kamieniu, który by nie był zwalony. A gdy siedział na Górze Oliwnej, podeszli do niego uczniowie i spytali na osobności: powiedz nam, kiedy to nastąpi? Czyli kiedy zostanie zburzona świątynia.
Drugie pytanie: i jaki będzie znak Twego przyjścia? I trzecie pytanie: i końca świata. Końca świata to jest katolicki przykład Biblii Tysiąclecia. W rzeczywistości oni pytają, kiedy się wypełnią eony. Eon. Kiedy dobiegnie końca eon. To jest ojon. U nich jest ojon, prawda, po grecku, ale jest odpowiednik polskie słowo eon, dlatego kompletnie nie rozumiem, dlaczego tego słowa nie używają. Ono występuje normalnie jako polskie słowo, jako najdłuższa jednostka miary czasu. Tak jak najwyższą jednostką wagi jest chyba tona, prawda? Tak tutaj miarą czasu najdłuższą jest eon. Eon to jest cały okres od stworzenia świata do jakby upływu pewnego końca tego świata. Dlatego mówią koniec świata, ale nie w sensie takiego, że świat zostanie zniszczony, tylko że w tym sensie, że zamknie się pewien okres przeznaczony na ten obecny świat. Potem zacznie się nowy okres, który się zaczyna słowami: oto wszystko nowe czynią. To jest w Księdze Objawienia, to jest nowy eon. I nasze zbawienie polega nie tylko na tym, że będziemy zmartwychwzbudzeni, nie tylko na tym, że unikniemy sądu ostatniego, ale też na tym, że przejdziemy do nowego eonu, do którego już nie przejdą ci, którzy w tym eonie nie zasłużą na to. I dlatego oni tu pytają w zasadzie o te trzy rzeczy. Czyli powiedz, kiedy nastąpi to, czyli zburzenie świątyni, kiedy będzie, jaki będzie znak Twojego przyjścia i jaki będzie znak końca eonu. I okazuje się, że to są trzy pytania, a nie jedno. I problem polega na tym, że ewangeliści nie zapisali nam tego odpowiedzi Chrystusa w taki sposób. Jeśli chodzi o pierwsze pytanie, to będzie to tak, a tak, a tak, a tak. A jeśli chodzi o drugie pytanie, to będzie odpowiedź jest taka. A jeśli chodzi o trzecie pytanie, to odpowiedź jest taka. Nie ma tak. Ewangeliści to spisali ciurkiem i troszeczkę inny ewangelista spisuje to troszeczkę inaczej, a trzeci jeszcze inaczej. I w sumie mamy problem z ustaleniem, która część tego pytania dotyczy zburzenia świątyni, która dotyczy tak zwanego tego, co niektórzy nazywają Armagedonem, a my nazywamy Wielkim Dniem Boga Wszechmocnego, kiedy szatan zostanie zniszczony, a czy zniszczony, uwięziony, kiedy wszystkie, cała władza na świecie pójdzie pod władzę Chrystusa, czyli będzie tysiącletnie rządy Chrystusa, to i jeszcze jest trzeci okres, kiedy jest koniec eonu, czyli ten koniec świata, jak tu w tym przykładzie jest. My to musimy jakby ustalić sami, analizując te wszystkie pisma. I tak w zasadzie okazuje się, że Łukasz skupia się głównie na pierwszym pytaniu. Czyli tylko o zburzenie świątyni. Tylko o tym mówi. Ale troszeczkę dokładnie mówi to Paweł. Przepraszam, nie Paweł, tylko Mateusz, dlatego możemy tutaj zerknąć. I tak, czytamy. Na to Jeszu im odpowiedział: szczęście się, żeby was kto nie zwiódł, a więc będą zwodzić najpierw. Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem, będą mówić: ja jestem pomazańcem, tu Mesjaszem. I wielu w błąd wprowadzą. Będziecie słyszeć o wojnach i pogłoskach wojennych. Uważajcie, nie trwóżcie się tym. To musi się stać, ale to jeszcze nie koniec. A więc mówię o pewnym procesie. Powstanie bowiem naród przeciw narodowi, królestwo przeciw królestwu, będzie głód i zaraza miejscami trzęsienia ziemi. Lecz to wszystko jest dopiero początek boleści. I tutaj wiem, że wszyscy mówią królestwo przeciw królestwu na całym świecie, chcą wojny teraz, jakie są, pierwsza wojna, druga światowa, że więcej jest chorób, tak, albo więcej jest trzęsień ziemi, próbują udowodnić, że dzisiaj jest więcej niż kiedykolwiek indziej. Słuchajcie, to wszystko wystąpiło w pierwszym wieku. W Jeruzalem było taki głód, że bracia z pogan zbierali pieniądze i wysłali do Jeruzalem, żeby oni mieli na chleb. Także to wszystko się spełniło wcześniej już. Były wojny też wcześniej. No, były. Zaczynamy dalej. Wtedy wydadzą was na udrękę i będą was zabijać i będziecie w nienawiści u wszystkich narodów z powodu mego imienia. Wówczas wielu zachwieje się w wierze, będą się wzajemnie wydawać i jedni drugich nienawidzić. Powstanie wielu fałszywych proroków i wielu w błąd prowadzą. A ponieważ wzmoże się nieprawość, oziębnie miłość wielu. Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony, a ta Ewangelia o Królestwie będzie głoszona po całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom, wtedy nadejdzie koniec. I zobaczcie, ponieważ jest tu mowa o wielu narodach, jest mowa o głoszeniu na całej ziemi, więc niektórzy mówią znowu, że w tamtych czasach nie była głoszona całej ziemi,
że to nie dotyczy tylko świątyni, że to dotyczy całego świata. Otóż była głoszona na całej ziemi. Ja teraz nie będę tego wersetu szukał, ale apostoł Paweł mówi, że po całej ziemi jest głoszona Ewangelia. I oczywiście, że nie traktujemy tego jako bezwzględne, czyli że tam się tam mówi, a na Antarktydzie nie była głoszona, tak? A na Grenlandii nie była, tam dzisiaj nie ma ludzi, ale może kiedyś byli, nie wiem. A w Ameryce Południowej nie była głoszona. No nie o to chodzi. W ogóle musimy sobie zdać sprawę, że Biblia nie mówi w takich kategoriach co do centymetra, co do milimetra. Posługuje się pewnymi pojęciami ogólnymi. Jest takie nawet sformułowanie, cała zamieszkała. To znaczy, to sens jest taki sam jak cała Ziemia, prawda? Cała zamieszkała. Czyli głównie tam, gdzie cywilizacja dociera, tam dotarło ogłoszenie. I apostołowie się rozeszli po całej zamieszkałej, dotarli bardzo daleko, pewnie, że nie wszędzie, ale w kategoriach ogólnych Paweł pisze, i to jest sformułowanie biblijne, że po całej ziemi jest już głoszona Ewangelia. To jest Biblia mówi. Więc tutaj, jeżeli jest powiedziane, że będzie głoszona po całej ziemi, a Paweł mówi, że już jest głoszona po całej ziemi, to znaczy, że już w zasadzie wtedy się to spełniło. Natomiast cała ziemia nie przyjęła tej Ewangelii, prawda? Dalej czytamy, gdy więc ujrzycie ohydę spustoszenia, i to jest oczywiste, że dotyczy Jeruzalem, te prześladowania, prawda, będą was ścigać, zabijać, to wszystko robił judaizm, najpierw. Judaizm prześladował ich. Jako pierwszy, potem dopiero Rzym zaczął to robić. Gdy więc ujrzycie ohydę spustoszenia, o której mówi prorok Daniel, zalegającą miejsce święte, kto czyta, niech rozumie. Wtedy ci, którzy będą w Judei, niech uciekają w góry. Kto będzie na dachu, niech nie schodzi, aby zabrać rzeczy z domu. A kto będzie na polu, niech nie wraca, aby wziąć swój płaszcz. Biada zaś brzemiennym i karmiącym w owe dni. A módlcie się, żeby ucieczka wasza nie wypadła w zimie albo w szabat. Będzie bowiem wówczas wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd i nigdy nie będzie. Gdyby ów czas nie został skrócony, nikt by nie ocalał, lecz z powodu wybranych ów czas zostanie skrócony. I to cały czas spełnia się w czasach pierwszego wieku. I dalej, tu jest kontrowersyjne właśnie teraz, bardzo kontrowersyjne. I wtedy, jeśli by wam ktoś powiedział, oto tu jest Mesjasz albo tam, nie wierzcie. Powstaną bowiem fałszywi Mesjasze, fałszywi prorocy, działać będą wielkie znaki i cuda, by w błąd prowadzić, jeśli to możliwe, także wybranych. Oto wam powiedziałem, jeśli więc wam powiedzą, oto jest na pustyni, nie chodźcie tam. Oto wewnątrz domu, nie wierzcie. Albowiem jak błyskawica zabłyśnie na wschodzie, a świeci aż na zachodzie, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Gdzie jest padlina, tam są i sępy, tam się sępy gromadzą. Słuchajcie, co im mówi Chrystus? Ja nie przyjdę w tym momencie, ja nie przyjdę cieleśnie. Ja przejdę przez Izrael, jak błyskawica przechodzi po niebie. Nie jak słońce, które wschodzi i trwa długo, długo świeci, tylko jak błyskawica przejdę. I to jest, słuchajcie, to jest moment, w którym to się spełnia, kiedy w roku 70, kiedy Chrystus przychodzi wykonać wyrok na tym niewiernym narodzie, który cudzołożył z innymi władcami, cudzołożył z innymi bogami, który wypaczył prawdziwą wiarę, wykorzystują do tego celu świątynię. I powiem tak, gdzieś tutaj mam... O, to jest to plemię, gdzie patrzcie, mówi, co to jest za... Momencik, 23 Mateusza też mówi. Biada wam uczeni w piśmie faryzeusze, obłudnicy, bo budujecie groby prorokom i zdobicie grobowce sprawiedliwych. I mówicie, gdybyśmy żyli za czasów naszych przodków, nie bylibyśmy ich wspólnikami w zabójstwie proroków. Przez to sami przyznajecie, że jesteście potomkami tych, którzy mordowali proroków. Dopełnijcie i wy miary waszych przodków. Węże, plemię żmijowy, jak wy możecie ujść potępienia w Gehennie? Tutaj przekład mówi w piekle, a to jest katolicki przekład, w oryginale jest Gehennie. Dlatego ja
Oto posyłam do was proroków, mędrców i uczonych. Jednych z nich zabijecie i ukrzyżujecie, innych będziecie biczować w swych synagogach i przepędzać z miasta do miasta. Tak spadnie na was wszystka krew niewinna przelana na ziemi, począwszy od krwi Abla Sprawiedliwego, aż do krwi Zachariasza, syna Beriasza, którego zamordowaliście między przybytkiem a ołtarzem. Zaprawdę powiadam wam, przyjdzie to wszystko na to pokolenie. Czyli mówiąc krótko, Chrystus zapowiadał, że to pokolenie wtedy żyjących poniesie krew wszystkich zabitych, nawet Abla, chociaż Abel, wiadomo, nie został w Jeruzalem zabity, prawda? Oni są jak gdyby jednego ojca. Szatana, prawda? I oni, i Chrystus po prostu przychodzi, żeby wykonać ten wyrok. Dlatego, kiedy mowa jest o tym, że będą prześladowani, a to jest właśnie to samo, co tam było powiedziane, że będą was wydawać, prawda, w synagogach. Zobaczcie, ten jeszcze werset, szukam wersetu, który... O, patrzcie. Będziecie w nienawiści u wszystkich. To jest, co to jest? Momencik... Mateusza 10 rozdział, 22 werset. Będziecie w nienawiści u wszystkich z powodu mojego imienia, lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Gdy was prześladować będą w tym mieście, uciekajcie do innego. Zaprawdę powiadam wam, nie zdążycie obejść miast Izraela, nim przyjdzie Syn Człowieczy. No i znowu ktoś powie, jak przyjdzie? Przecież nie przyszedł. Kiedy przyszedł? Przecież nikt go nie widział, prawda? No przyszedł. Tylko powiedział wyraźnie, jak powiedzą wam, o to jestem tu, o to jestem tam, to nie wierzcie, bo ja przejdę jak błyskawica. W ten sposób miał przyjść. To powiem wam szczerze, że nawet katolicy nie mają z tym problemu, bo rozumieją to, bo zobaczcie, co mówią. Chodzi tu o przyjście Syna Człowieczego nie na sąd ostateczny, lecz na ukaranie ludu niewiernego, co miało nastąpić przez zburzenie Jerozolimy w świątyni w roku 70. Po prostu te prześladowania ze strony judaizmu skończyły się w momencie, kiedy przyszła zagłada na Jeruzalem. To było wyzwolenie tego sług Bożych, sług Chrystusa, Jego naśladowców. I Chrystus powiedział, że nie zdążycie obejść wszystkich miast, aż ja przyjdę, czyli skończę te prześladowania. No, potem oczywiście szatan wykorzystał też i Rzymian do prześladowania, no ale to już jest jak gdyby inna historia, prawda, bo jak wrócimy do księgi Mateusza, do tych proroctw, które tam powiedziane są, to dalej czytamy tak. To wszystko, co czytaliśmy, dotyczy zburzenia Jeruzalem. A dalej czytam tak. Zaraz też po ucisku owych dni, czyli po tych wydarzeniach, to już nie dotyczy tych wydarzeń, tylko po tych wydarzeniach, na chwilę Mateusz opisuje nam, co Chrystus mówi, co będzie później. Zaraz też po ucisku owych dni słońce się zaćmi, księżyc nie da swego blasku. Gwiazdy zaczną spadać z nieba i moce niebios zostaną wstrząśnięte. Wówczas ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego i wtedy będą narzekać wszystkie narody ziemi i ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego na obłokach niebieskich z wielką mocą i chwałą. Poślą swoich aniołów z trąbą o głosie potężnym i zgromadzą Jego wybranych z czterech stron świata, od jednego krańca nieba aż do drugiego. I to nie są już wydarzenia, które by dotyczyły tych wydarzeń, tego pokolenia, które ma to dożyć. To są późniejsze wydarzenia, my to możemy obserwować właściwie przez wieki, przez całe 2000 lat. Owszem, ja wiem, że większość osób spodziewa się dosłownego tego, że słońce się zaćmi. Niewykluczone, że takie zjawiska były, bo takie zjawiska są notowane, że słońce się zaćmiło, czy księżyc, i nadal są notowane, więc to nie jest nic takiego nadzwyczajnego. Niemniej jednak, z dużym prawdopodobieństwem można powiedzieć, że nie chodzi tu o spadanie gwiazd, bo jeżeli prawdą jest, że gwiazdy to są słońca, daleko od nas, to nie mogą one spaść, jakby mogą wygasić, prawda? Prawdopodobnie Chrystus posługuje się tutaj pewną symboliką. O co on zapowiada? Prawdopodobnie upadek, bo to obserwujemy, że tak się stało, upadek tego wszystkiego, tych bóstw słonecznych, solarnych, tych bóstw księżycowych, tego zastępu niebiańskiego, tych aniołów, które zwodziły, tego całego panteonu bożków. Zobaczcie, to wszystko upadło. Greccy bogowie, rzymscy bogowie, to wszystko dzisiaj o tym się mówi jako o bajkach. A wtedy to przecież wtedy mordowano w imieniu tych bogów, wierzono, że oni są prawdziwi, prawda? Przetrwały właściwie takie bóstwa jak buddyzm, to nawet mówią, że to nie jest Bóg, ale hinduizm, które były gdzieś na krańcach ówczesnego świata.
one przetrwały. Natomiast te wszystkie, które były w centrum tego świata, to wszystko pospadało jak gwiazdy z nieba. Że takie sformułowanie można, taka, bo Chrystus uczył przez porównania takie, to było to zrozumiane tylko dla tych, którzy otrzymywali dar Ducha Świętego. Po prostu. I bardzo często jak nauczał, to nawet apostołowie nie wiedzieli, o co chodzi, prosili go o wyjaśnienie. On się dziwi, co wy jeszcze tego nie wiecie? I im wyjaśniał. Daniel też, prorok Daniel miał wizję i prosił o wyjaśnienie anioła. Czasem dostawał, czasem mówił, że nie dostanie, bo to będzie na czas końca. Wtedy będzie zrozumiane. I teraz tak, Chrystus używa takich sformułowań, żebym ja je znalazł teraz, o tu na przykład mamy, to jest 10 rozdział Łukasza, 17 werset, mówi o tym, jak wróciło 72 z radością, mówiąc: Panie, przez wzgląd na Twoje imię nawet złe duchy nam się poddają. I co wtedy mówi Chrystus? Widziałem szatana spadającego z nieba jak błyskawica. Czyli mówiąc krótko, te głoszenie, do którego szykował Chrystus swoich apostołów, miało powalić na ziemię te wszystkie bóstwa. Miało zachwiać potęgi niebieskie, czyli miało pokonać szatana, Zeusa, tak, Hermesa, tych Wenus, to wszystko, czemu budowano potężne świątynie, składano niesamowitą ilość zwierząt, nawet ludzi niektórym składano, to wszystko spadło z nieba. To wszystko przestało, to teraz mówi się jak bajki, nie? I to przeszło przez Ewangelię, przez głoszenie Ewangelii. Wszędzie tam, gdzie Ewangelia się rozlała, w tej początkowej fazie, kiedy była jeszcze prawdziwa, wszędzie tam te bóstwa padały. Także pogańskie w całej Europie. To było pełno bóstw, prawda? I one już padały nie od nauk tych za pomocą miecza, które potem krzyżacy wprowadzali lub łacinicy. One padały już wcześniej. Nawet o Polsce mówi się, że Polska miała wcześniej już chrzest. Królowie mieli. Natomiast pojedynczy ludzie już wcześniej poznawali. Całe plemiona były chrześcijańskie, z tym, że te pierwsze chrześcijaństwo, te, które Trójcy nie uznawało, dlatego też Kościół katolicki nie jest zainteresowany tym, żeby o tym głosić. Przez całe plemię Polacy twierdzą, że to byli Słowianie, Wandelsi, prawda? Od Wandei, od Wisła, tak podobno się kiedyś nazywała. To ono przeszło przez Hiszpanię między innymi, ono zdobywało ziemię po ziemi, przez Hiszpanię przeszło, przedostało się do Afryki i tam zdobyło w Libii swoje królestwo założyli. I tam bardzo długo trzymali się. Byli tak potężni i to byli, nam się tego nie mówi, nam się mówi, że to byli poganie. To byli chrześcijanie, tylko że nie uznawali, nazywali, dzisiaj ich nazywałem Arianami, ponieważ nie uznawali Trójcy. To był główny czynnik, prawda? I zresztą zostali pokonani, ci Wandelsi w Afryce, przez Bizancjum, czyli też chrześcijan, tylko że takich, którzy byli w przyjaźni, bo to był Rzym i Bizancjum, prawda? To były dwie nogi jednego jakby królestwa. I Bizancjum ich pokonało zbrojnie dopiero w Libii tam. Także oni tam ileś tam lat byli, a potem zniknęli. No i tak jak późniejsze chrześcijaństwo, te chrześcijaństwo prawdziwe zostało pokonane przez łacinników, którzy szli i siłą zmuszali do podporządkowania się nie tylko papieżowi, ale w pierwszej kolejności cesarzowi, bo cesarz niemiecki był władcą w imieniu Rzymu Północnego, a Rzym Południowy to był właśnie Bizancjum. Potem jak Turcy zdobywają w Konstantynopol, wtedy oni przejmują tytuł cesarza tego wschodniego. W każdym razie widzimy, że wszędzie tam padały te, bo to taką dygresję zrobiłem, padały te bóstwa pogańskie i prawdopodobnie dotyczy to tego typu wyjaśnienia tego proroctwa, co nie zmienia faktu, że prawdziwe zjawiska także mogły nastąpić na niebie, bo to żaden problem. Były i do dzisiaj są różne dziwne zjawiska, jak sobie zobaczycie na YouTubie czy na Facebooku, często możecie zobaczyć dziwne zjawiska na niebie, prawda? Mówi się też o tym, że pewne dźwięki są w pewnych rejonach świata, których nikt nie potrafi wytłumaczyć, co to za dźwięki. Kiedyś nawet pisałem artykuł wyjaśniający, że to nie są dźwięki te anielskie, to jest, ma być 7 trąb. Wyjaśniałem, że to na pewno nie jest to, ale ludzie zadają sobie takie pytania, bo są takie dźwięki w różnych rejonach świata, prawda? Jakby ktoś na potężnych trąbach dzwonił, trąbił, ale są też chmury, które nawet naukowcy nazwali chmurami dnia ostatniego, czy sądu ostatniego, coś takiego nazwali.
tak przerażające są to chmury. Także są różne zjawiska, nad którymi dzisiaj się już nikt jako specjalnie nie rozwodzi. Niemniej jednak prawdopodobnie możemy przypuszczać, że chodziło o pokonanie tych bóstw, wielkich bóstw, które właśnie upadły. Tak jak ten szatan, kiedy uczniowie Chrystusa głosili i wypędzali demony, to Chrystus mówi, że widziałem szatana spadającego z nieba jak błyskawica. Czyli widział już jego upadek, prawda? Wróćmy do tego opisu. Czyli tak, to mówi zaraz też po ucisku owych dni, czyli jak gdyby jest taka, Chrystus robi dygresję, którą apostoł Paweł zapisuje, że w późniejszym czasie będzie taka tak, ale to jakby nie dotyczy tego pokolenia, bo to w późniejszym czasie ma być. I dalej jest powiedziane, od figowego drzewa uczcie się przez podobieństwo. Gdy jego gałązka staje się soczysta i liście wypuszcza, poznajecie, że... że zbliża się lato, tak samo i wy, kiedy ujrzycie to wszystko, wiedzcie, że blisko jest we drzwiach. Zaprawdę powiadam wam, nie przeminie to pokolenia, się to wszystko stanie. Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. Czyli to wszystko, co do tej pory było powiedziane, musi dotyczyć pierwszego wieku, bo tylko w pierwszym wieku to pokolenie nie przeminęło, tak? Nie ma potrzeby w tym momencie wymyślać jakiejś nowej definicji słowa pokolenie, tak jak robią świadkowie Jehowy, próbując udowodnić, że to się nadal spełnia, prawda? Otóż pokolenie w dawnym Izraelu rozumiano na podstawie tego, co się działo w IV Księdze Mojżeszowej. W IV Księdze Mojżeszowej było opisane już słowo pokolenie i było określone co do liczebności czasu. 4 Mojżeszowa, 32 rozdział, poszukamy, żeby sprawdzić to. Wersety 13. Wtedy rozgniewał się Pan na Izraela i sprawił, że błąkał się on po pustyni przez 40 lat, póki nie wymarło pokolenie, które uczyniło to, co jest złe w oczach Pana. Czyli widzimy, że oni, słysząc o pokoleniu, mogli wnioskować, że chodzi właśnie o 40 lat. I rzeczywiście, jak się przyjrzymy, od chwili, kiedy Chrystus wypowiada te proroctwa, prawdopodobnie około 32 roku, do zburzenia, czy do spełnienia się proroctw, do zburzenia świątyni, mija niecałe 40 lat. Około 37. Jeśli w 33 powiedział, to 37 lat mija. Jeśli powiedział rok wcześniej, to 38, 2 lata, to 39, prawda? Jeśli by nawet 3 lata wcześniej powiedział, to byłoby 40. Czyli rzeczywiście stałoby się to wszystko za tego pokolenia, któremu Chrystus zapowiedział, że oni poniosą karę. No i właśnie wtedy Chrystus nie przychodzi już ze swoim królestwem, tylko przechodzi jak błyskawica po niebie. Tak należy zrozumieć te słowa. A te sformułowanie... oto tu jest Mesjasz, oto tam niewieście, to Łukasz też to powtarza w 17 rozdziale, zdaje się. Tak, Łukasz 17 rozdział. Tylko gdzie to jest? Aha. O, zobaczcie, przyjdzie czas, kiedy zapragniecie ujrzeć choćby jeden z dni Syna Człowieczego, a nie zobaczycie. To mówi do tych, którzy za swego życia mają zobaczyć spełnianie się proroctw. Mówi, że nie zobaczą dnia Chrystusa. I dlatego dalej mówi, powiedzą wam, oto tam lub oto tu. Nie chodźcie tam i nie biegnijcie za nimi. Dlaczego? Bo to jeszcze nie jest ten moment. Owszem, on przyjdzie, bo jak błyskawica, gdy zabłyśnie, świeci od jednego krańca widnokręgu aż do drugiego, tak będzie z Synem Człowieczym w dniu Jego. Czyli on przejdzie wtedy jak ta błyskawica, choć to sformułowanie w dniu Jego trochę jest mylące, niemniej jednak on wtedy jeszcze nie przyjdzie na ziemię, żeby można było się z nim spotkać, żeby można było z nim porozmawiać. Więc nie wieście, jak ktoś będzie coś takiego twierdził. To ja tylko przejdę jak błyskawica, prawda? No i potem mówi, że wpierw jednak musi wycierpieć wiele i być odrzuconym przez to pokolenie. I to, co mówi dalej, to prawdopodobnie dotyczy drugiego przyjścia Chrystusa.
To jest bardzo ciekawe, bo Łukasz, znaczy Mateusz opisuje to ciurkiem, bo tam zadał trzy pytania, prawda? Więc on na wszystkie trzy pytania odpowiada. Jeszcze między drugim pytaniem a trzecim wstawia przypowieści. Natomiast i wraca potem do trzeciego powrotu. Prawdopodobnie Łukasz nie mówi tego jednym ciurkiem, ponieważ on się skupił w swojej relacji tylko i wyłącznie na pierwszym zburzeniu świątyni, czy na pierwszym pytaniu. Natomiast o tym, co dotyczy ponownego przyjścia, mówi w 17 rozdziale. Tamto pierwsze pytanie dotyczyło zburzenia świątyni, 21 rozdział, a w 17 rozdziale mówi: jak działo się za dni Noego, tak będzie również za dni Syna Człowieczego. Jedli, pili, żenili się za mąż, wychodzili, aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki, nagle przyszedł potop i wygubił wszystkich. Podobnie jak działo się za czasów Lota, jedli, pili, kupowali, sprzedawali, sadzili, budowali, lecz w dniu, kiedy Lot przyszedł z Sodomy, z nieba deszcz, ognia i siarki, wygubił wszystkich. Tak samo będzie w dniu, kiedy Syn Człowieczy się objawi. Tu jest powiedziane objawi, a w dosłownym przykładzie chyba jest ujawni. I to prawdopodobnie dotyczy drugiego przyjścia. Tylko że właśnie pewne sformułowania mogą też mylić, bo też jest takie sformułowanie: w owym dniu, kto będzie na dachu, a jego rzeczy w mieszkaniu, niech nie schodzi, by je zabrać, a kto na polu, niech również nie wraca do siebie. Przy czym jednak nie mówi w tym miejscu, żeby uciekać w góry, co jest ciekawe. Jest mowa jednak o czymś innym. Przypomnijcie sobie żonę Lota. Kto będzie się starał zachować swe życie, straci je, a kto je straci, zachowa je. Powiadam wam, tej nocy dwóch będzie na jednym posłaniu. Jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. Dwie będą mleć razem, a jedna będzie wzięta, a druga zostawiona. Czyli te drugie to nie mówi uciekajcie w góry, tylko mówi, że jedno z was, znaczy będzie dwóch, jedno będzie zabrane. Prawda? Czyli tutaj jest mowa o pochwyceniu, dlatego to prawdopodobnie dotyczy drugiego przyjścia. Tego, o którym Paweł pisał, ja go nie zanotowałem sobie, gdzie to było, szczerze mówiąc. Ale Paweł pisał, że będziemy porwani w obłoki, tak? Tak, 1 Tesaloniczan 4,17, więc zajrzymy tam. Może tu 1 Tesaloniczan. O. To bowiem, już od 15 zaczniemy. To bowiem głosimy wam jako słowo Pańskie, że my żywi, pozostawieni na przyjście Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy pomarli. Sam bowiem Pan stąpi z nieba na hasło i na głos Archanioła i na dźwięk trąby Bożej, a zmarli w Chrystusie powstaną pierwsi. Potem my, żywi i pozostawieni wraz z nimi, będziemy porwani w powietrze na obłoki naprzeciw Pana i w ten sposób zawsze będziemy z Panem. Przeto wzajemnie się pocieszajcie tymi słowami. Czyli wydaje się, że właśnie tutaj w tym miejscu jest mowa, tego to był Łukasz, zdaje się, o tym porwaniu. Tak się wydaje, jakby była mowa o tym porwaniu, czyli te drugie przyjście Pana. Ci zostaną porwani na spotkanie Pana, a ci, co zmarli, zostaną zmartwychwzbudzeni. Co zmarli? W Chrystusie, bo mówimy o pierwszym zmartwychwstaniu. Czyli jest to początek królowania Chrystusa. Niemniej jednak wygląda na to, że nadal Chrystus na ziemi nie będzie wtedy w takiej fizycznej formie, czyli nie zejdzie dosłownie na ziemię, nie będzie tutaj rządził, tylko jak będzie to robił z nieba. Czyli może być nadal dla tych ludzi na ziemi niewidoczne. No i teraz Łukasz mówi o to zupełnie w odinnym miejscu. Nie mówi tego razem z tamtymi, o których mówi, że to wszystko się stanie za jednego pokolenia. To mówi w innym miejscu. Natomiast, jak powiedziałem, Mateusz mówi to jakby jedno za drugim, przez co może być to mylące dla nas i sugerować, że jakby to się, jakby nie widzieć rozgraniczenia między tym. Dlatego być może dobrze, że Łukasz to rozgraniczył. My wiemy wtedy dzięki temu, zresztą Mateusz, znaczy nie wiem, Marek też to zdaje się rozgraniczył. W ogóle chyba nawet o tym nie wspomniał. O dniach Noego, bo u Mateusza to jest 37 werset, zaraz zobaczymy.
24 rozdziału. Tak, i też 34 się kończy. Zaprawdę powiadam wam, nie przeminie to pokolenie, aż to się wszystko stanie. Czyli to, co było wcześniej, musiało dotyczyć pierwszego wieku, czy zburzenia świątyni, pierwszego przyjścia, które było jak błyskawica na niebie, tak? A potem czytamy od 36, lecz o dniu owym i godzinie nikt nie wie, nawet aniołowie niebiescy, tylko sam Ojciec. A jak było za dni Noego, czyli tak samo zaczyna się, jak Łukasz pisał, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego, albowiem jak w czasie przed potopem jedli, pili, żenili się, za mąż wydawali, aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki i nie spostrzegli się, aż przyszedł potop i pochłonął wszystkich, tak również będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Wtedy dwóch będzie w polu, jeden będzie wzięty, drugi zostawiony. Dwie będą mleć na żarnach, jedna będzie wzięta, druga zostawiona. Czyli tutaj już nie ma mowy o ucieczce w góry, prawda? Po prostu Chrystus wybierze tych swoich. No i z tego powodu jest potrzeba czujności. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie. A to rozumiecie, gdyby gospodarz wiedział, w której porze nocy złodziej ma przyjść, na pewno by czuwał i nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo w chwili, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie. I dalej podaje przypowieści właśnie o słudze wiernym i niewiernym, tak? Czyli, że będzie jakiś okres, w którym no, będziemy się nawzajem wspierać. Teraz ktoś. Zresztą przeczytajmy. Któż jest tym sługą wiernym i roztropnym, którego Pan ustanowi nad swoją służbą? Bo to ma związek, to jest jakaś kolejność, Mateusz zachowuje, żeby na czas rozdał jej żywność. Szczęśliwy sługa, którego Pan, gdy wróci, zastanie przy tej czynności. Czyli przy czynności wspierania i budowania braci, żeby trwali w Chrystusie. Zaprawdę powiadam wam, postawi go nad całym swoim mieniem. Lecz jeśli taki zły sługa powie sobie w duszy, mój pan się ociąga i zacznie bić swoje współsługi, będzie jadł i pił z pijakami, to nadejdzie pan tego sługi w dniu, kiedy się nie spodziewa i o godzinie, której nie zna, każe go ćwiartować i z obłudnikami wyznaczy mu miejsce. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Tu przy okazji ci, którzy mówią, że nie będzie żadnych kar, że Chrystus nie kara, Bóg miłości nie kara, to tu jest taka zapowiedź kary, prawda? Każe go ćwiartować i z obłudnikami wyznaczy mu miejsce. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, a więc nic przyjemnego. I teraz słuchajcie, ale właśnie, co wtedy, jak sługa okaże się zły? I dalsze wersety mówią, co wtedy. Oj, to muszę inaczej. Ale to one są już tak sztucznie podzielone, to jest w następnym rozdziale, czy 25, tak? Pierwsze słowa 25. Wtedy, czyli kiedy? Wtedy, kiedy przewodnicy okazą się źli, prawda? No bo mamy chrześcijaństwo, jest naprawdę po całym świecie. Ale ci różni ludzie, którzy biorą na siebie barki przewodzenia w chrześcijaństwie, często są ludźmi złymi, którzy wykorzystują innych. Wtedy, gdy będzie taki zły sługa, podobne będzie Królestwo Niebieskie do 10 panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie Pana Młodego. Nie wiem, czy jest sens to rozwijać szczegółowo, może nie, bo jeszcze jakieś pytania by trzeba było, ale sens jest taki, że jeśli nie ma przewodnika, który by ci dawał pokarm za słuszny, to nadal nie masz nic na swoje usprawiedliwienie, bo ty powinieneś być jak ta mądra panna. Po prostu musisz myśleć. Musisz zadbać o pewne duchowe sprawy. Nie być jak głupia panna, nie? Potem jest mowa o talentach, to wszystko ma ze sobą związek, prawda? I potem jest mowa o przyjściu syna na sąd ostatni. I to prawdopodobnie jest trzecie przyjście. Te, w którym już wszyscy zobaczą. Gdy syn człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z nim, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały i zgromadzą się przed nim wszystkie narody. A on oddzieli jednych ludzi od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozów. Więc wygląda na to, że ten trzeci, to jest trzeci powrót, dotyczyć będzie czasów sądu. Tak by wychodziło, prawda? Gdzie osądzi ich na podstawie uczynków, które między nimi robili sługom jego. I co mówi, to potem pójdą ci na mękę wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego. Czyli też jest mowa o jakiejś karze, bolesnej karze, prawda? To dla tych, którzy twierdzą, że nie będzie żadnych kar nigdy. Że Bóg wszystkim hurtowo wybaczy, wystarczy tylko wierzyć. Są takie teorie. Nawet jak grzeszą, to i tak Bóg im wybaczy, tak? Bo nie będzie drobiazgowy. Wzywają innego imienia, no i co z tego? Bóg nie jest drobiazgowy. Nie będzie się tam robił z tego problemu. Tak niektórzy uczą rzeczywiście. To są ci, którzy
No, nie wiem dlaczego tak uczą, ale chyba możemy ich uznać za tych przewodników, którzy wykorzystują w jakiś sposób. Po prostu uczą tego, co jest popularne. Nie uczą tego, że trzeba się wysilić, że trzeba kształtować swoją osobowość, że trzeba zaprzeć się swoich grzesznym skłonnościom, że trzeba prowadzić swoje ciało jak niewolnika. To wszystko jak gdyby jest drugoplanowe u nich, bo u nich jest najważniejsza miłość i zbawienie jakby z łaski bez uczynku, prawda? No, ale to jest inny temat. Nie chciałbym teraz być źle zrozumiany. Ja też nie twierdzę, że uczynki nie są bez znaczenia. Mają znaczenie, bo wiara bez uczynków martwa jest. Niemniej jednak nie z powodu uczynków jesteśmy zbawieni tylko z łaski, ale no, łaskę Bóg okazuje komu chce. I tutaj jest właśnie te uczynki są po to, żeby wykazać, że chociaż się staramy o tą łaskę, że prosimy, że błagamy. Nie wiem, czy zagmatwałem Wam dzisiejszy temat, czy coś wyjaśniłem, ale powiem tak. Te sformułowanie, że to pokolenie nie umrze, póki to się wszystko nie wydarzy, dotyczy tej części proroctw, które dotyczyły przyjścia zagłady na Jeruzalem. I oni szczególnie musieli być czujni. Oni słyszeli o tych wieściach. Oni się mieli nie martwić, bo to jest początek. Wiele wersetów mówi wręcz, że to jeszcze nie jest koniec. Takie są sformułowania też, nie? Momencik. Czy macie jakieś pytania do tematu? Jerzy mówi, a ja się spodziewałem deszczu meteorytów. No tak, ale meteoryty to nie są słońca, prawda? Czy gwiazdy nie są. Aczkolwiek meteoryty ciągle też spadają, nie? Nie możemy wykluczyć tego, że jakieś zjawiska niebieskie będą. Oczywiście, że tak. W ogóle w jaki sposób Bóg zniszczy, czy Chrystus zniszczy władców tego świata? No, no, prawdopodobnie będzie to miało związek właśnie z atakiem z nieba, czyli pytanie brzmi, czy Chrystus wtedy tak się ujawni, jak Księga Objawienia? Bo Księga Objawienia mówi o tym przypadku, tak? Że na białym koniu, ale my widzimy, że to jest symboliczne, no bo mieczem z ust, który będzie wychodził, pobije narody, tak? Na koniach, no. To jest symbolika. Symbolika pokazująca potęgę, siłę, zdecydowanie, że pobije wszystkich bez wyjątku, że krew będzie po uzdy gdzieś tam, jak winogrona w tłoczni. Co piszecie? Chris, a ja się troszkę zagubiłem między drugim a trzecią częścią. Jaka jest różnica między nimi? Tak, Chrystus przyjdzie, znaczy tak, pierwsze przyjście to było, żeby zniszczyć judaizm ze świątynią. Oczywiście judaizm potem się odbudował. Gwiazdy, słońca, księżyce upadły, ale one też się próbowały podnieść. Jedna z prób podniesienia jest islam, bo to islam to jest bóstwo na księżycu oparte. Lach to był Bóg księżyc. Czyli szatan próbował to odbudować i siłą fizyczną, nie naukami. Naukami islam nie był w stanie, bo islam pod względem nauki jest prymitywny. Koran nie dorównuje Biblii w żaden sposób, ale siłą fizyczną, mordem, gwałtem, przemocą zaprowadzili to. To jest taka typowo szatańska religia. Więc pierwsze było przyjście po to, żeby zgładzić i uwolnić od tego prześladowania pierwszego w Jeruzalem, w ogóle pozbyć się judaizmu. Dlatego Jan potem w wizji jest zdziwiony, że znowu widzi nierządnicę, prawda? Przecież, jak to? Przecież ona została zniszczona. Drugie przyjście będzie po to, żeby objąć rządy nad ziemią, ale Chrystus nie będzie tu chodził między nami. Będzie z nieba sprawował władzę i swoich ludzi porwie do góry, żeby razem z nim współrządzili. A trzecie przyjście, bo te rządy będą sielankowe, fajne, tylko że jak szatan zostanie wypuszczony po 1000 latach, znowu zwiedzie ludzi, ludzie zaatakują obóz świętych, czyli gdzieś okolice Jeruzalem prawdopodobnie i wtedy zejdzie ogień z nieba i przyjdzie Chrystus na sąd ostatni. Czyli mamy trzy sądy, prawda? A czy trzy przyjścia. Jedno było, a czy jedno cielesne było, drugie potem jak błyskawica było nad Izraelem, teraz będzie
drugie niszczące te władze na ziemi i przejmujące władzę nad narodami. Bóg, znaczy Chrystus będzie razem ze swoimi wiernymi pasł narody rózgą żelazną przez 1000 lat, a potem będzie sąd ostatni, to będzie ostatnie przyjście. Natomiast już to, co Biblia mówi, o to wszystko nowe czynię, że jest nowe niebo, nowa ziemia, to wtedy jest powiedziane, że Bóg zamieszka z ludźmi, czyli Chrystus zejdzie prawdopodobnie na ziemię, będzie tu razem z ludźmi mieszkał, dlatego Emanuel, czy Immanuel, czyli Bóg z nami. Wtedy się spełni ta część imienia proroczego, które zapowiadało, że Bóg będzie z ludźmi. Czyli są te trzy części. Troll. Witam Krzysztofie, czekałem na ten temat długo, ale dopiero się włączyłem, więc udzielając się nie będę. Temat ząb Ania, czy też pochwycenia jest nadzwyczaj ważny. Low. Trochę to skomplikowane, trzeba to będzie jeszcze raz obejrzeć. Jacek, mi przerwało między 22 a 28 minutą. No ta szczęście jest nagranie, nie? Dobrze, że mi nie przerwało, było wygorzej. Katarzyna, niektórzy tłumaczą, że gwiazdy to aniołowie spadną na ziemię. Tak, ale to dosłownie biorą spadek na ziemię, prawda? Natomiast to jest właśnie, powiem szczerze, to jest myśl, która dopiero dzisiaj mi przyszła, jakżem czytał, analizował, szykował się do spotkania. Że w zasadzie w wyniku głoszenia Ewangelii i imienia o Chrystusie też, o zbawieniu Jego, te wszystkie bóstwa, te wszystkie gwiazdy wcześniejsze pospadały, nie? Tak jak szatan, jak gdyby tracił swoją pozycję. A to było potężne, przez całe armie świata, najpotężniejsze armie służyły tym Bogom. Kubik, czyli Artur, czyli czekamy na pochwycenie, ładnie mi się to wszystko ułożyło. Troll, zabrania, ale to chyba coś do poprzedniej myśli. Ale nie łączę. A co do pochwycenia, czy będzie przed, czy w trakcie? Znaczy słuchajcie, ucisk był w pierwszym wieku. Ta część o ucisku dotyczyła pierwszego wieku. To był największy ucisk. Znaczy, jest taka teoria, że to wszystko, co wtedy się zaczęło, to się nigdy nie skończyło. Znaczy, są różne, na przykład Świadkowie Jehowy, nie wiem jak inne religie, ale Świadkowie Jehowy twierdzą, że jest tak zwane małe spełnienie i duże spełnienie, czyli że spełniło się to, co się spełniło w pierwszym wieku, teraz spełnia się na większą skalę. Oni tak twierdzą. Drugie twierdzenie jest takie, że to, co się spełniło w tamtych czasach, nadal się spełnia. Lub spełni. Czyli w zasadzie jest to podobne. Znaczy tak, jeśli chodzi o wielki ucisk, jest taka teoria, że on się zaczął i nie skończył, że on dalej trwa. Ponieważ przez całe wieki wszyscy ci, którzy chcieli służyć Bogu, byli prześladowani, włącznie z spaleniem na stosach. Tak? Kościół, który twierdził, że służy Bogu, raptem zaczął mordować tych, którzy uważali, że mają inne zrozumienie. Coś okropnego. Zaczął robić dokładnie to, co robił odstępczy judaizm wcześniej, prawda? Który mordował wszystkich, którzy nie schlebiali judaizmowi, tak? Czyli proroków na przykład. Tutaj też katolicy zaczęli mordować. Protestanci też mordowali innowierców, nawet katolików mordowali. To jest okrutny sposób. Czyli jest taka, cały czas też chrześcijanie w tamtych rejonach Bliskiego Wschodu, jak to nazywamy, Afryki, są pod jakimiś władcami tamtejszymi i na przykład pod islamem, prawda? I tam ciągle przechodzą jakieś próby, jakieś prześladowania, są tłamszeni, więc jest taka teoria, że ten wielki ucisk jak się zaczął, tak się jeszcze nie skończył. Ale tam było wyraźnie powiedziane, że on został skrócony, bo by nikt nie ocalał. Więc no, to jest kwestia dyskusji, czy został skrócony wtedy, czy dopiero zostanie skrócony w przyszłości, bo by nikt by nie ocalał, ponieważ wiemy też, że przyjdą kolejne prześladowania ze strony bestii. 13 rozdział Księgi Objawienia, możecie jak zaraz po spotkaniu wsiąść i poczytać, tam jest wyraźnie powiedziane, że święci będą prześladowani. I tam są, to jest coś, co by mogło sugerować, że te proroctwa mogą się drugi raz spełnić, to tam jest takie podobne sformułowanie, jak tutaj było o prześladowaniu mieczem i niewolą, tak? Kto, część będzie mieczem zabita, część do niewoli pójdzie, tak Chrystus mówił. I tam też to jest. W 13 rozdziale Księgi Objawienia, zaraz otworzę,
tu się sprawdza wytrwałość świętych, tak? Jest takie sformułowanie. Nie widzę teraz. Bo ta bestia wypowie wojnę świętym, czyli tym, którzy zostaną na ziemi, którzy będą służyć Chrystusowi. O, jeśli ktoś ma uszy, niechaj posłyszy. Jeśli kto do niewoli jest przeznaczony, idzie do niewoli. Jeśli kto na zabicie mieczem, musi być mieczem zabity. Tu się wykazuje wytrwałość i wiara świętych. Czyli powtarza się to, co Chrystus mówił też w pierwszym wieku, że będą szli do niewoli i że będą zabici mieczem, tak? Czyli jest takie przypuszczenie, że być może te proroctwa się drugi raz spełnią, z tym, że oczywiście nie ma już tego Jeruzalem, prawda? Więc nie ma więc potrzeby uciekać w góry, przykładowo. Ta część jak gdyby jest zbyt dokładna, zbyt dokładnie pasuje do tamtej części. Ja nie twierdzę, że się nie spełni drugi raz, bo naprawdę to jest coś, co ja cały czas badam. Także nie mogę powiedzieć, że już to zrozumiałem, nie? A co tam jeszcze piszecie? Ja się dzielę z wami z tym, na ile ja już rozumiem. No, czy będzie przed, czy po pochwycenie? No, najpierw był opis tutaj wielkiego ucisku, potem była mowa, i ten wielki ucisk był opisany, że był przy pierwszym przyjściu Chrystusa, przy zburzeniu świątyni. Natomiast porwanie, wtedy przy pierwszym należało uciekać w góry, a natomiast przy drugim porwanie następuje jako ucieczka w góry, jako zastępstwo, czyli jest jak gdyby później, w późniejszych relacjach. Jacek pisze, Kubik, ja chciałbym być, już być pochwycony, co mnie tu czeka? Troll, pochwycenie musi nastąpić przed uciskiem. No widzisz, to tutaj kolejność, jaką podaje Mateusz i także, tak, Mateusz to jest inna. Nie wiem, skąd się wzięło inna sugestia. Odnośnie wielkiego ucisku, czy jest jeszcze przed nami. 13 rozdział Księgi Objawienia, czytałem przed chwilą, będzie wypowiedziana wojna świętym, co znaczy, że będziemy też prześladowani. Czy będziemy gorzej prześladowani niż wtedy? No chyba nie, bo skoro było powiedziane wtedy, że taki już tak wielki ucisk, jak wtedy się wydarzy, już więcej się nie wydarzy, no to chyba nie będziemy gorzej traktowani. Niemniej jednak objawienie mówi, że będą ścinane nam głowy, prawda? Katarzyna, czyli najpierw pochwycenie, później zmartwychwstanie wiernych, a na koniec bitwa. Znaczy tak, Paweł tu czytałem, mówił, że najpierw zmartwychwstaną ci w Panu i jak gdyby później, czy w tym samym czasie, ale mniej więcej w tym samym czasie my zostaniemy pochwyceni. Tak tłumaczy tu Paweł, prawda? Czyli można, on mówi, że nie wyprzedzimy w żaden sposób tych, co zmarli. Czyli raczej zmartwychwstanie będzie ciut wcześniej, prawda? I to będzie prawdopodobnie w momencie przyjścia Chrystusa w sensie bitwy, bo na spotkanie w niebie. Czyli Chrystus nie przyjdzie na spotkanie na ziemię do nas, tylko mamy być porwani do Niego. No i w tym momencie prawdopodobnie następuje właśnie ta bitwa, którą nazywają niektórzy Armagedonem, a my nazywamy Wielkim Dniem Boga Wszechmocnego, bo wtedy objawi się potęga Boga. Alicja, ciekawy temat, jutro jeszcze będę raz słuchać, bo się spóźniłam. Troll, musi najpierw nastąpić pochwycenie, następnie ogłoszony będzie pokój i się zacznie. Antychryst zasiądzie w świątyni, no to Antychryst to jest 13 rozdział Księgi Objawienia. I 3 lata, 3,5 podobno, będzie spokoju, no nie będzie spokoju, bo on będzie rządził, czyli on będzie miał spokój, ale nas będzie prześladował. Potem wojna. Wszystko ma trwać 7 lat, chociaż nie wiem skąd wzięłaś 7 lat. Nie kojarzysz wersetu ani księgi, ale mówisz, że jest napisane, że błogosławiony kto przeżyje ileś tam dni, tak? No też nie kojarzę teraz. Znaczy coś kojarzę, ale nie pamiętam dokładnie. Sadler pisze 2 Tesaloniczan 2:1-12, który opisuje Antychrysta, a potem przyjście Chrystusa. Te 2 Tesaloniczan opisuje, że najpierw, zanim wróci Chrystus, nie dajcie się zwieść, nie dajcie się oszukać. Chrystus nie wróci wcześniej,
niż najpierw będzie odstępstwo. Czyli oni wtedy głoszą prawdziwą wiarę i mówią, przyjdzie odstępstwo, czyli nie będzie naszej prawdziwej wiary. I Antychryst, znaczy ta on nazywa człowiekiem bezprawia, tak? Zasiądzie w świątyni Bożej. Nie w świątyni tej, zbudowanej z kamienia, bo sam Paweł głosi, że to my jesteśmy świątynią Bożą, co znaczy, że Antychryst ma przejąć władzę nad Kościołem. I wydaje mi się, że to się stało w IV wieku. W IV wieku i do dzisiaj Antychryst, czyli inny Chrystus, rządzi, taki Chrystus, który udowadnia, że jest równy Bogu. Bo tak Paweł pisze, że będzie się wywyższał, prawda? I taki rzeczywiście Chrystus równy Bogu, czyli Antychryst, jest głoszony w kościołach chrześcijańskich, czyli w Trójcy Jedyny, tak? Chris, 1 Jana 18, dzieci, jest już ostatnia godzina i tak jak słyszeliście, Antychryst nadchodzi, bo oto teraz właśnie pojawiło się wielu antychrystów, stąd poznajemy, że już jest ostatnia godzina. No i nie wiemy, czy pisał to przed 70 rokiem, czy po. To są dyskusje, spory, zażarte, nie wiadomo, kiedy list Jana powstał. Wyszli oni z nas, lecz nie byli z nas. Czyli mówi już o odstępcach. To może być nawet po 70 roku. Bo gdyby byli naszego ducha, pozostaliby z nami. A to stało się po to, aby wyszło na jaw, że nie wszyscy są naszego ducha. Okej, okay, dobrze. To słuchajcie, już minęła godzina. Mam nadzieję, że temat był ciekawy. Jak powiedziałem, dlatego prosiłem w modlitwie o zrozumienie, bo myślę, że sprawę trzeba jeszcze badać. Ale ja dostrzegłem tam trzy opisy powrotu, przyjścia Chrystusa, prawda? Dwa niewidzialne i ten trzeci taki, przed który już wszyscy zobaczą. Wszystkie narody zobaczą Chrystusa, bo staną przed Nim na sądzie. No to tyle, jeśli byłoby na dzisiaj.